znam cierpienia Jego. Drugi Księgi Mojżeszowa. Potem rzekł Pan do Mojżesza: idź, wyrusz stąd ty i lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, do ziemi, którą pod przysięgą obiecałem Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi, mówiąc: dam ją potomstwu twojemu. I poślę przed tobą anioła i wypędzę Kananejczyka, Amorejczyka, Chetejczyka, Perezejczyka, Chiwejczyka i Jebuzejczyka. Wyrusz do ziemi opływającej w mleko i miód. Lecz ponieważ jesteś ludem twardego karku, sam nie pójdę pośród ciebie, aby cię nie wytępić po drodze. Gdy lud usłyszał te surowe słowa, zasmucił się i nikt nie włożył na siebie swojej ozdoby. Rzekł Pan do Mojżesza: powiedz do synów izraelskich: jesteście ludem twardego karku. Jeślibym tylko przez jedną chwilę szedł pośród ciebie, zgładziłbym cię. Zdejmij więc teraz z siebie swoje ozdoby, a zobaczę, co z tobą zrobić. I zdjęli synowie izraelscy swoje ozdoby od razu przy górze Horeb. Mojżesz zaś zwykł był zabierać namiot, rozbijał go sobie poza obozem, z dala od obozu, i nazwał go namiotem zgromadzenia. To też każdy, kto miał sprawę do Pana, przychodził do namiotu zgromadzenia, który był poza obozem. A ilekroć Mojżesz szedł do namiotu, cały lud powstawał i ustawiał się, każdy przy wejściu do swojego namiotu, i patrzyli za Mojżeszem, dopóki nie wszedł do namiotu. Ilekroć zaś Mojżesz wszedł do namiotu, słup obłoku opuszczał się i stawał u wejścia do namiotu, a Pan rozmawiał z Mojżeszem. I widział cały lud słup obłoku stojący u wejścia do namiotu. I wtedy powstawał cały lud i kłaniali się każdy u wejścia do swojego namiotu. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Po czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młody sługa jego, Jozue, syn Nuna, nie oddalał się z namiotu. I rzekł Mojżesz do Pana: oto ty mówisz do mnie, prowadź ten lud, a nie oznajmiłeś mi, kogo poślesz ze mną. Chociaż powiedziałeś: znam cię po imieniu oraz znalazłeś łaskę w oczach moich, to też jeśli znalazłem łaskę w oczach twoich, daj mi poznać zamysły twoje, abym cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach twoich. Zważ też, że twoim ludem jest ten naród. Odpowiedział Pan: oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie. Rzekł do niego Mojżesz: jeżeli oblicze twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Po czym bowiem można poznać, że znalazłem łaskę w oczach twoich, ja i lud twój, jak nie potem, że ty pójdziesz z nami, bo wtedy będziemy wyróżnieni, ja i lud twój, spośród wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi. I rzekł Pan do Mojżesza: także tę rzecz, o którą mówiłeś, spełnię, gdy znalazłeś łaskę w oczach moich i znam cię po imieniu. I rzekł Mojżesz: pokaż mi proszę chwałę twoją. I odpowiedział Pan: sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed tobą i ogłoszę imię Pan przed tobą. I zmiłuję się nad kim się zmiłuję i zlituję się nad kim się zlituję. Nadto powiedział: nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może człowiek oglądać i pozostać przy życiu. I rzekł Pan: oto miejsce przy mnie, stań na skalach. A gdy przychodzić będzie chwała moja, postawię cię w rozpadlinie skalnej i osłonię cię dłonią moją, aż przejdę. A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można. Piąty wiersz 34 i dalej. I stąpił Pan w obłoku, a on stanął tam przy nim i wezwał imienia Pańskiego. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie Boże miłosierny i łaskawy,
nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winem występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. I pochylił się Mojżesz śpiesznie, aż do ziemi złożył pokłon. I rzekł, jeżeli znalazłem łaskę w oczach Twoich, Panie, racz pójść, Panie, w pośrodku nas, gdyż jest to lud twardego karku. Odpuść winy nasze i grzechy nasze i weź nas w dziedziczne posiadanie. W trzecim rozdziale, w siódmym wierszu pokazane, że Bóg patrzył na swój naród, który przebywał w niedoli, który był zniewolony w Egipcie. Jest tutaj napisane, słyszałem krzyki, napatrzyłem się na niedolę mojego ludu. Znam cierpienia, znam ból jego. Czyli te wszystkie rzeczy, które oni przeżywali w tej niewoli, to wszystko było pod okiem Bożym. On wszystko oglądał i znał ból i cierpienia każdego serca. Bo mamy tutaj napisane w Słowie Bożym, znam cierpienia Jego. Bóg mówi bezpośrednio. Znam Jego ból. Czytaliśmy następny rozdział w tej księdze. Kiedy już ten lud został wyprowadzony, kiedy przeszedł przez Morze Czerwone, kiedy znalazł się na drodze do tej ziemi, którą Bóg obiecał, to stały się takie rzeczy, że Bóg musiał zupełnie inaczej o tym ludzie mówić. Słyszeliśmy, że lud usłyszał surowe słowa. Dlaczego tak się stało? Słowo Boże nam to pokazuje, że kiedy człowiek jest nieświadomy, kiedy przymusowo musi nieść jarzmo niewoli, to Bóg jest pełen wyrozumienia i pełen współczucia i wskazuje drogę, na której jest możliwe, aby zrzucić to jarzmo niewoli, aby zostać wyprowadzonym z tego. Ale oni już wiedzieli, którędy jest ta droga do tej ziemi, o której tutaj jest napisane, że jest tą ziemią opływającą w mleko i miód. I ta ziemia, którą Słowo Boże nam pokazuje dzisiaj, tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni, że ta skołatana dusza znajdzie drogę, prawdę, życie, że ten zakon jest pomocą dla nas i zachowuje nas od tego, żebyśmy nie zginęli. I to właśnie było zawsze zamiarem Boga. I oni znali już tą drogę, wiedzieli, że tylko 11 dni
przez góry Seir i można znaleźć się w tej ziemi. Ale ta droga wydłużyła się z ich powodów do 40 lat. Z powodu, jak słowo nam tutaj mówi, że ponieważ jesteś ludem twardego karku. W Dziejach Apostolskich mamy podsumowanie tego i jest napisane o tym ludzie, że jest to lud twardego karku, że oni zawsze sprzeciwiali się Duchowi Świętemu, że zawsze ich zwodziło serce. Czy my czymś się różnimy od nich? Nie. My się tym różnimy, że jeszcze bardziej twarde są nasze karki, że jeszcze bardziej nasz serce zwodzi, że ta droga jeszcze bardziej nam się wydłuża, że właśnie to, co Słowo Boże nam pokazuje jako wzór, ten naród izraelski, to nam do tego daleko jest. A w tych sprawach, które Słowo Boże piętnuje, to my jesteśmy dużo, dużo lepsi od tych właśnie, którzy byli w narodzie izraelskim. Tylko że człowiek jest taki, że nie widzi tych rzeczy, że ma swoje takie różne ozdoby, o których tu będziemy rozważać. I on się przegląda tym swoim ozdobom i to nie pozwala mu widzieć, jak to faktycznie jest. Nie chce widzieć, że jest nagi, bo się przeozdobił. Wziął liście figowe. I wiele różnych rzeczy dzisiaj takich bierze człowiek, aby się przeozdabiać, aby ta haniebna nagość nie była widoczna w jego sumieniu i w sercu. I tutaj mamy wyraźnie powiedziane, że Bóg sam wziął w swoje ręce sposób, w jaki ten naród miał być wyprowadzony. Zwrócił się do Mojżesza. My wiemy, że Mojżesz był najwierniejszym i najpokorniejszym w całym domu izraelskim. Skąd się to wzięło? Dlatego, że Bóg go wykształcił. Wykształcił go nie tak, jak ludzie kształcą, ale doświadczył go. Mojżesz przeżył różne rzeczy. Zabił człowieka. Z powodu właśnie swojej mądrości, której się nauczył wśród ludzi. Zabił człowieka. Później musiał uciekać. Pas obce trzody. Różnych rzeczy doświadczył. I kiedy miał 80 lat, kiedy 40 lat był kształcony pośród ludzi i 40 lat Bóg go kształcił w swojej mądrości i w swoim działaniu, wtedy dopiero, kiedy zauważył, że to wszystko, że żyje, że tego wszystkiego doświadczył, to jest tylko i wyłącznie łaska Boża, którego mógł użyć jako to narzędzie, do którego mógł przemawiać, kiedy właśnie był już wyuczony, to wtedy mówił, że jest ciężkiego języka, nie rwał się do tej służby, tylko szukał, żeby mu Pan kogoś dołożył, żeby to było faktycznie zgodne z tą wolą Pana, bo wiedział, jak to jest trudne służyć w taki sposób, aby to się Bogu podobało.
aby zostało wykonane Jego słowo. I mamy tu napisane: idź, wyrusz stąd, ty i lud. Ty i lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Z ziemi egipskiej wyszły. Ale co dalej? Okazuje się, że dopiero się zaczęły problemy, jak wyszli z ziemi egipskiej. Dzisiaj mamy dokładnie tak samo. Człowiek uwierzy, przyjmie Pana Jezusa, jest zbawiony i dopiero zaczynają się problemy. Mnóstwo problemów różnych. Wewnętrznych, zewnętrznych. Obce, własne. Różne problemy. Tak jak właśnie na tej drodze. Ale Bóg mówi: ty i lud ten, który został wyprowadzony z ziemi egipskiej, wyrusz, idź. Dzisiaj dokładnie jest tak samo. Jeśli ktoś już jest zbawiony, to Bóg sam jest w stanie w różny sposób ciągle na nowo pociągać, zachęcać, prowadzić tą drogą, jaka została wytyczona, aby każdy mógł osiągnąć cel. Ten, który Bóg wyznaczył każdemu z osobna. Tu jest napisane: do ziemi, którą pod przysięgą dałem. Mamy w Hebrajczyku wytłumaczone, że Bóg przysiągł na siebie samego, dlatego że nie było już nikogo większego. I nie ma już możliwości, żeby ta przysięga została naruszona. Bóg to zrobił celowo, żeby przekonać ten lud o tym, że on sam przysiągł na siebie samego. I on to obiecał i, jak tu jest napisane, dam ją potomstwo twojemu. Poślę przed tobą anioła i wypędzę. Jest to mianowane. Kogo wypędzi? Kiedyś to byli literalni wrogowie. Jakbyśmy chcieli się zajmować każdym z osobna, to byśmy poznali swoje wnętrze. Co nam jest przeszkodą, abyśmy rzeczywiście mogli wejść do tej ziemi, którą Pan nam dał, i objąć ją w posiadanie. Bo wierzący również musi tą ziemię wziąć w posiadanie. Również stopa jego musi stanąć i dotknąć każdej piędzi ziemi, którą Bóg nam da. Oczywiście, że to jest zupełnie inne powołanie. My mamy obietnice i błogosławieństwa niebiańskie, a oni mieli ziemskie. I mamy w liście do Efezjan napisane, że ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Jeśli chcemy zażywać tych błogosławieństw, to również musimy do tej ziemi wejść. Również musimy tę ziemię poznać stopa po stopie, pięć po pięciu. I tutaj jest napisane, że anioł miał iść przed nim. Lecz ponieważ jesteś ludem twardego karku, sam nie pójdę pośród ciebie, aby cię nie wytępić po drodze. Że wtedy, kiedy Bóg oglądał ich w Egipcie i napatrzył się na ich niedolę, kiedy znał ból każdego serca, to czy nie wiedział o tym, że to jest lud twardego karku? Wiedział, dobrze wiedział. Kiedy byliśmy wrogami, Chrystus za nas umarł. On dobrze wiedział, że byliśmy wrogami. I nic się nie zmieniło dzisiaj. Ale Bóg nam tutaj się cały czas przedstawia jako ten, który jest sprawiedliwy, którego tron jest na sądzie i sprawiedliwości.
I z drugiej strony przedstawia nam się jako ten miłosierny Zbawiciel, który chce zbawić. I te dwie rzeczy muszą być pogodzone. Tu nie może być tak, że Bóg może zaniedbać jednej sprawy. Miłość i sprawiedliwość muszą iść w parze. Czyli Bóg musiał najpierw sprawiedliwości zadośćuczynić i posłał Syna swego, aby poszedł na krzyż Golgoty i zapłacił za to, co myśmy uczynili przeciwko Niemu. I to jest podstawa, że miłość Boża mogła zadziałać i może zadziałać dzisiaj w stosunku do każdego, kto chce być zbawiony, kto chce wejść do tej pięknej ziemi, którą Bóg dla każdego ma do dyspozycji, kto chce, kto pragnie, kto przyjdzie, aby odebrać to, co Bóg przygotował w swoim miłosierdziu i łasce. I gdy lud usłyszał te surowe słowa, zasmucił się i nikt nie włożył na siebie swojej ozdoby. Tutaj jest raz napisane, że nie włożył. Ale za chwilę, jak czytamy, mówi: zdejmij więc teraz z siebie swoje ozdoby. Bo Pan ponownie powiedział do Mojżesza: powiedz do synów izraelskich, jesteście ludem twardego karku. Jeszcze raz powtórzył to. Do kogo to jest mówione? Do nas. Mamy czytać to słowo, śpiewaliśmy w pieśni, i rozważać, co też Bóg do nas mówi. Słowo Boże zostało napisane dla nas. Jest tak wyraźnie napisane dla nas. I tutaj jest to dla nas bardzo ważne, żebyśmy to słowo przyjęli. Każdy z osobna, że jesteśmy twardego karku. Że ten stary człowiek, on się nie ugnie. Złamie mu się kark, ale on się nie ugnie. Każdy z nas jest w starej naturze. I każdy z nas ma właśnie te wszystkie ozdoby różne. Te ozdoby, one mogą mieć piękny wygląd w oczach ludzkich. One mogą przez innych być odrzucane, mogą być to wady i zalety. Ale to są ludzkie rzeczy, ludzkie ozdoby, których Bóg absolutnie nie może akceptować. Bo to jest to, co człowiek sam sobie przypisuje, albo to, co po prostu chce działać, służyć Bogu w sposób ludzki. I to, że Słowo Boże o tym mówi również na innych miejscach, to jest niezwykle ważna sprawa. Bo jakbyśmy czytali właśnie w pierwszej Mojżeszowej o Jakubie, kiedy on miał iść do Betel, do domu Bożego, to również cały jego dom musiał te ozdoby zrzucić. Jest tam napisane: zakopali pod dębem. I rzeczywiście tam jest to również pokazane. Tu nie chodzi o zewnętrzne ozdoby. Na dzisiejszy czas my wiemy o tym, że wierzący ludzie mają również i inne podejście do tych rzeczy i zewnętrznych, że zdobią się, szczególnie niewiasty, które lubią się zdobić, jest napisane zupełnie inaczej. Nie w to, co zewnętrzne, złote i drogie kamienie, jak to świat się stroi, ale w dobre uczynki. I jest tutaj dobrze powiedzieć również, że tym największym klejnotem, który zdobi, to jest klejnot cichego i pokornego ducha. I tutaj jest dalej napisane: zdejmij więc teraz z siebie swoje ozdoby.
a zobaczę, co z tobą zrobić. To jest bardzo ważne, żebyśmy się zastanowili, dlaczego tak Bóg od razu nie daje nam jakiegoś zapewnienia, dokładnie co ma zrobić. Nie ma tak, że czegoś nie wiedział, że ma zrobić. On wiedział wszystko i tak jest napisane. On wiedział, co ma zrobić, ale pytał się Filipa, pytał się kogoś innego. Dlaczego? Dlatego, że tu chodzi o nasze serce. Żebyśmy poznali pewne rzeczy, o których my nie zdajemy sobie nawet sprawy. I On chce być pośród nas. To jest główne Jego zamierzenie, że Bóg chce być między nami, pośród nas. I w jaki sposób właśnie On chce być, mamy napisane w Sofoniasza, już w księdze, w trzecim rozdziale. To dotyczy przyszłości dla Izraela. Ale ten Bóg właśnie chciał zawsze w taki sposób być pośród nich. Od 15 wiersza przeczytamy. Pan oddalił twoich przeciwników, odpędził twoich nieprzyjaciół. Pan, Król Izraela, jest pośród ciebie. Już nie doznasz nieszczęścia. W owym dniu powiedzą do Jerozolimy: nie bój się, Syjonie. Niech nie opadają twoje ręce. Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie. Mocarz, On zbawi. Będzie się radował z ciebie niezwykłą radością. Odnowi swoją miłość. Będzie się weselił z ciebie tak, jak weselą się święta. Usunę spośród ciebie zło, abyś z powodu niego nie doznało hańby. To zamiar Boży był zawsze, ale dopiero w tysiącletnim królestwie z tym narodem będzie to możliwe, że Bóg to przeprowadzi. Bo przyjdzie ten czas. I zdjęli synowie Izraelscy swoje ozdoby od razu przy górze Chore. W końcu jest napisane, że zdjęli. Bo długo człowiek nie umie się rozebrać tych ludzkich ozdób. Długo nie umie się rozebrać. I dlatego jest tak ważne, żebyśmy rozumieli, co to znaczy, że Pan Jezus wyszedł poza obóz. Że On cierpiał poza obozem. Co to znaczy, żeby się odłączyć od tych wszystkich ludzkich systemów, rzeczy, myśli, czegokolwiek. Co to znaczy? To długo trzeba być na tej drodze z Panem, żeby poznać. Bo w różny sposób ciągle jakaś ozdoba nasza, własna, chce być pierwsza przed Panem. I dopiero wtedy Pan dał myśli Mojżeszowi, w jaki sposób właśnie ten lud pozyskać. W jaki sposób ten lud rozebrać z tych różnych ozdób, tych ludzkich nawyków. Przede wszystkim ten cały obóz zanieczyścił się. Bo jakbyśmy czytali wcześniej, to wiemy, cielca sobie uczynili, inne rzeczy się tam zdarzyły, dużo rzeczy się zdarzyło. I dlatego tutaj jest taki moment pośród tego ludu izraelskiego, jak dzisiaj w chrześcijaństwie. Wielki upadek. Mojżesz jest napisane poza obóz, wyszedł ze swoim namiotem, rozbił go sobie poza obozem, 7 wiersz, i nazwał go namiotem zgromadzenia. To też każdy, kto miał sprawę do Pana,
przychodził do namiotu zgromadzenia, który był poza obozem. Kto miał sprawę do Pana? Kto szukał Pana? To ten przychodził do tego namiotu. I wtedy wyraźnie było widać, kto jest zainteresowany. Nie tak, że ustawiony został namiot pośród obozu i teraz nie wiadomo, kto jest zainteresowany Panem, a kto nie jest zainteresowany. Jak można powiedzieć w religii, kto jest zainteresowany, a kto nie jest? Bo nie wszyscy przychodzą, bo tak każe tradycja. Bo tak zawsze chodzili ojcowie i dziadkowie i kiedyś jeszcze chodzili i my chodzimy, tak mówią, i sobie stają razem wszyscy, bo to jest pośród nich. I rzeczywiście Bóg tego nie chce. Kazał wyraźnie Mojżeszowi, aby ten namiot ustawił poza obozem. I wtedy dopiero ten, kto miał sprawę do Pana, kogo serce pobudziło, który tęsknił do tych Bożych spraw, który szukał tego, wtedy przyszedł do tego namiotu zgromadzenia. I to było właściwe. I jest tu napisane, że ilekroć Mojżesz szedł do namiotu, cały lud powstawał i ustawiał się, każdy przy wejściu do swojego namiotu. I patrzyli za Mojżeszem, dopóki nie wszedł do namiotu. To jest bardzo ważne, że ta rzecz zaczęła się od tego, że najpierw stanął każdy u swojego namiotu. Że te sprawy swojej rodziny na pierwszym miejscu trzeba przejrzeć, pooglądać, a później spojrzeć za Mojżeszem w kierunku tego namiotu zgromadzenia. I tutaj to jest również bardzo mocno podkreślone w Słowie Bożym. I tu jest napisane, że oni zaczęli szanować te sprawy, że oni zaczęli zastanawiać się nad tym, że się ustawiali, że patrzyli. Ilekroć zaś Mojżesz wszedł do namiotu, słup obłoku opuszczał się i stawał u wejścia do namiotu, a Pan rozmawiał z Mojżeszem. I wtedy oni również te sprawy zauważyli, że to jest całkiem coś innego, że właśnie Pan potwierdza swoją obecność na tym miejscu, na którym rozbił ten namiot właśnie Mojżesz. I wtedy to skłoniło ich do tego, aby oddawać chwałę Bogu. I w Nowym Testamencie mamy wyraźnie też tak napisane, że jeśli ktoś niewierzący wejdzie na to miejsce, gdzie się zgromadzają, a zauważy, że Bóg jest prawdziwie pośród nich, to odda chwałę Bogu. I tak tutaj dokładnie się działo. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem, po czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młody sługa jego, Jozue, syn Nuna, nie oddalał się z namiotu. Jozue, młody, jest tutaj napisane, sługa, nie oddalał się od namiotu. To też ma dla nas dużo do powiedzenia. Mojżesz wrócił, bo miał sprawę w obozie. Być może przekonywał niejednego, rozmawiał z wieloma na różne tematy, ale on był doświadczony. I Pan go mógł używać do tych spraw. Ale młody sługa Jozue nie oddalał się z namiotu. Jest to na dzisiejszy czas również wzór dla młodych sług, w jaki sposób powinni się zachować. Bo często młody sługa lata po całym obozie. Taka jest prawda. Prawie jakby miał skrzydła. Dlatego takiego słowa użyłem.
że wszystko go interesuje, wszystkie kierunki, gdziekolwiek chodzi i wszystko widział. A on powinien nie oddalać się z namiotu. Jozue nie dlatego, że mu nakazano, bo tutaj nigdzie nie napisane, że mu nakazał Mojżesz, żeby się nie oddalał od namiotu. On sam te rzeczy czuł i tego się trzymał. I nie oddalał się z namiotu. I rzekł Mojżesz do Pana, oto Ty mówisz do mnie, prowadź ten lud, a nie oznajmiłeś mi, kogo poślesz ze mną. Mojżesz miał wiele wątpliwości, bo znał ten lud dokładnie. Wiedział z przeżyć i doświadczeń z tym ludem, do czego zdolny jest lud, kiedy kieruje się własnym sercem. Przecież serce, to człowiek mówi, dobra rzecz, bo jak ma serce, to jest dobry człowiek, ale Słowo Boże mówi inaczej. Zepsute jest i podstępne serce człowieka, bardziej niż wszystko inne. Szczególnie młodzi ludzie powinni sobie z tego zdać sprawę, że serce jest podstępne i bardziej zepsute niż wszystko inne. I któż może je poznać? Któż ludzi może je poznać? A to serce nasze, to ono od smutku do euforii, od smutku do wielkiej radości. I oni się zasmucili, szczególnie wtedy się zasmucili, jak Pan powiedział, jesteście ludem twardego karku. To jest prawda. I my też musimy się uczyć ze Słowa Bożego, w jaki sposób się smucić. Słowo Boże nam pokazuje kilka takich przypadków. Pokazuje nam, ogólnie mówiąc, smutek ku poprawie, smutek Boży według woli Bożej i smutek światowy, który jest na śmierć. I przeważnie człowiek się smuci na śmierć. Dlatego, że jak już go coś zasmuciło, to przeważnie to, że ktoś o nim źle powiedział. Że ktoś o nim ma złe zdanie. Że akurat ogół, bo liczy się zdanie ogółu. Ogół źle o nim myśli. I jeśli faktycznie byśmy chcieli oglądać przykłady życia, to niektórzy są w stanie po prostu nawet skończyć ze swoim życiem, jak nie mają już żadnego poklasku wśród ogółu. Ile aktorów w taki sposób, którzy zostali wyniesieni, ile różnych publicznych ludzi zabrało sobie życie, bo po prostu już ogół o nich źle myślał. Takim przykładem w Biblii jest Achitofel, który był takim doradcą, że tak jakby słowo Pana było, tak dobrze doradził. Ale on chciał, żeby tej rady jego słuchali, czyli on chciał być lepszy jak Bóg, że on potrafił doradzić tak, że to była wyrocznia Boża i jeszcze chciał, żeby go słuchali. A Bóg przecież wszystko, co mówi, to jest prawdziwe i musi się wykonać w naszym życiu. Jeśli Słowo Boże mówi, musisz być zbawiony, bo jeśli nie, to pójdziesz na potępienie, a człowiek myśli, że jeszcze jest coś pośredniego pomiędzy tym, to się głęboko myli. Musisz być zbawiony, Słowo Boże mówi, bo inaczej to zginiesz. Nie nadaremno Bóg posłał Syna swego. Musiał Chrystus cierpieć, jest napisane, dlatego, że nie było ani jednego, bo wszyscy zgrzeszyli i wszyscy potrzebują wykupienia. To nie jest tak, że człowiek sobie myśli, no, może jakoś się uda inaczej. Nic się nie uda. Człowiek musi być zbawiony w Jezusie Chrystusie. Inaczej się nie da. I to jest bardzo ważne,
żebyśmy o tym myśleli. I Mojżesz już był troszeczkę dalej, bo on wiedział, że jego imię jest już zapisane u Boga. On już wiedział. On wiedział, że znalazł łaskę w oczach Pana. Jakie to jest ważne. Cała Sodoma zginęła, a Lot znalazł miłosierdzie. Znalazł łaskę w oczach Pana. Dlaczego znalazł łaskę? Dlatego, że ktoś za nim prosił. Ktoś za nim prosił. Prosił Abraham za nim. I znalazł łaskę. On i jego dom. On i jego dom. Ale jest bardzo ważne. Jest bardzo ważne, jak uważnie w dobrym tłumaczeniu przeczytamy. Bo myślę, że większość myśli, że Lot miał tylko dwie córki. A jednak dokładniej, dokładniejsze tłumaczenia mówią, że w domu miał dwie córki. A ci zięciowie, do których on chodził, to oni mieli inne córki. Wyraźnie Słowo Boże o tym mówi. I co się stało z tymi córkami? Zginęli w Sodomie. Zginęli w Sodomie, bo one już się związały z innymi, którzy Lota uważali za żartownisia, za kpiarza. Bo tak im się wydawało, że żartuje, że kpi z nich. Tak dosłownie jest napisane. To nie są kpiny. Przyjdzie taki moment, że każdy będzie musiał stanąć przed Bogiem. I sam zda sprawę. Bo Bóg nie może w żaden sposób darować, jest napisane. W żaden sposób nie daruje, bo nie może darować, jeśli to nie jest darowane w Jezusie Chrystusie. Po to posłał Syna swego, żeby właśnie w Nim mógł darować, żeby mógł odpuścić wszystkie grzechy. Jeśli człowiek tego nie rozumie i ma ciężko zrozumieć, to nie ma dla niego innego wyjścia. Dlatego, że znieważa ducha łaski, depcze krew przymierza, odrzuca wszystko i grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu. Bo Duch Święty przekonuje ludzi dzisiaj jeszcze z łaski, bo łaska jest jeszcze, żeby się upamiętali, żeby pokutowali, żeby się nawrócili, żeby byli zbawieni. A tak ciężko właśnie człowiekowi jest dzisiaj. Ogólnie cały świat, cały obóz, można powiedzieć, chrześcijański, jest daleki od zbawienia. Dlatego, że zbawienie swoje wiążą właśnie nie z Panem Jezusem. Nie z tym, że imiona ich są zapisane w niebie z powodu właśnie, że Pan Jezus je tam zapisał swoją własną krwią. Tylko z tego powodu, że oni przynależą do chrześcijaństwa, że oni chodzą do takiego czy innego zgromadzenia. A tak to nie jest. Tu wyraźnie jest to podkreślone. I dla Mojżesza to było bardzo ważne, bo on już nie myślał o sobie, ale myślał o tym całym ludzie, o tym ludzie twardego karku. Twardego karku. On też taki, on po prostu, ten kark jego został złamany, można powiedzieć, przez Pana. I on chciał, żeby to, co było życzeniem Bożym, żeby ten lud, cały lud, został wprowadzony do tej ziemi. To właśnie z Bogiem rozmawiał, aby uzyskać stanowisko właściwe, na którym by to było możliwe, żeby ten lud został wprowadzony przez niego. Znam się po imieniu oraz znalazłeś łaskę w oczach moich. To już, jeśli znalazłem łaskę w oczach twoich, daj mi poznać zamysły, tu jest napisane twoje, drogę twoją, drogę, wyraźnie powinno być drogę. Zamysły to też, ale przede wszystkim drogę. Drogę pańską poznać. Jakie to bardzo ważne jest, żeby znać drogę pańską. Mało jest znać Słowo Boże, bo to jeszcze nie jest droga pańska. My wiemy, że był zakonoznawca wierzący, Apolos, i on musiał być również zapoznany z drogą pańską. Dlaczego właśnie z drogą pańską musiał być zapoznany? Bo Pan utorował tą drogę. Pan to ten lud prowadzi, a nie na inne. Bo tylko jedna droga, można powiedzieć, prowadziła do tej ziemi.
droga, którą Pan wytyczy. Bo tutaj trzeba w ten sposób myśleć o tych sprawach, że tu nie chodzi tylko o odległość. Tutaj nie chodzi o kierunek sam, tylko na tej drodze może być wiele różnych przeszkód, które są nie do pokonania. To nie są tylko góry, rzeki i inne rzeczy. To są sprawy, o których tutaj jest po prostu napisane, że tam byli wrogowie. Było 7 wrogów, byli inni wrogowie i możemy po prostu też sobie poczytać, ilu oni wrogów musieli pokonać. I nigdy by tych wrogów nie pokonali, gdy Pan ich tą drogą nie prowadzi. I dla Mojżesza to było bardzo ważne. I miał śmiałość przedstawić to, że zważ też, że Twoim ludem jest ten naród. I bardzo często się Mojżesz odwoływał w ten sposób, że to jest Twój lud. Nie w taki sposób, jak Adam mówił, żona, którąś mi dał, tylko po prostu w taki sposób, że wiedział Mojżesz, znał serce Boże, że on przyglądał się każdemu w tej niewoli, znał każdy ból każdego serca, że chciał właśnie, aby ten lud się weselił, tak jak Sofoniasza czytaliśmy. I on właśnie to królestwo tego pokoju, to królestwo właśnie tego odpocznienia, on zawsze dla nich miał. Nie tylko 1000 lat, ale po całą wieczność. Bo właśnie, jakby można powiedzieć, to 1000-letnie królestwo to jest tylko taki poplon. A tym plonem właściwym to jest to, co my mamy. Bo my już patrzymy poza 1000-letnie królestwo. Że myśmy otrzymali wcześniej lepsze rzeczy niż Izrael utrzyma 1000 lat tylko. Ale to jest nam pokazane po to, żebyśmy w ziemski, ludzki sposób mogli poznać drogę Pańską. I zaznasz spokoju ode mnie. Oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie. Czy mojego pokoju zaznasz? Jakie to jest ważne? Żebyśmy wiedzieli, że Pan idzie z nami, że Pan jest pośród nas, że ten pokój Jego jest z nami również. I mamy to bardzo dużo o tym napisane i rozważaliśmy, że Bóg pokoju będzie z nami. I On chce być, bo On jest Bogiem pokoju. Jaka jest wielka mądrość Mojżesza w 15 wierszu, który mówi: jeśli oblicze Twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Lepiej jest nie ruszać się, stać w miejscu, jak nie ma pewności, że Pan nie pójdzie z nami. Mojżesz tych rzeczy doświadczy. On im mówił: nie idźcie, bo Pan nie będzie z wami. Nie? Wyszykowali i poszli. I co była? Klęska. Znowu nie posłuchali. Poszli. Klęska. Tak samo dokładnie jest z nami. Nic inaczej. My musimy być pewni, że Pan będzie z nami. A inaczej to nie powinniśmy wyruszać. Po czym bowiem można poznać, że znalazłem łaskę w oczach Twoich? Ja i lud Twój, jak nie po tym, że Ty pójdziesz z nami. Właśnie obecność Pana jest tym dowodem. Po tym można poznać, że Pan będzie z nami. Bo wtedy będziemy wyróżnieni. Dokładniej oddzieleni. Będziemy oddzieleni. Właśnie przez oddzielenie, przez osobność. I Bóg to podkreśla później, że ten naród mieszka na osobnym miejscu. I to jest ten symptom, to jest ten znak, po którym można poznać właśnie, że Pan jest z nami.
kiedy widać to oddzielenie i kiedy rzeczywiście, tak jak tu dalej jest napisane, że Pan potwierdza to, co było w myślach Mojżesza. I rzekł Pan do Mojżesza, także tę rzecz, o której mówiłeś, spełnię, gdyż znalazłeś łaskę w oczach moich i znam Cię po imieniu. I ciągle ta sama mowa, jakby można powiedzieć, ciągle na okrągło, bo to jest też i najważniejsze, że znalazłeś łaskę w oczach moich i znam Cię po imieniu. A kiedy człowiek może znaleźć łaskę? Tylko w Jezusie Chrystusie. Tylko i wyłącznie. Dlatego, że tam odebraliśmy łaskę za łaskę. Łaskę za łaską. Bo On jest pełnią łaski. Tak jak śpiewamy w jednej pieśni, że On jest Panem łaski. I łaską jesteśmy zbawieni. W Jezusie Chrystusie. I tutaj właśnie jest to dowód na to, że Pan to mówi przez człowieka, jeśli człowiek mówi, wielkim grzesznikiem byłem, umarłem w grzechach swoich, ale z wielkiej łaski Pan mnie zbawił. Po tym można poznać, że to jest wierzący człowiek. Później druga rzecz o tym, że znam Cię po imieniu, że imię nasze jest wpisane i nie może być wymazane. To też jest dowód na to, że to Pan mówi. Bo wielu ludzi mówi, a ja wiem, jak to tam będzie, czy będę, czy nie będę zbawiony. Sąd ostateczny będzie, okaże się. Większość tak mówi, a jednak nie. My wiemy, że nasze imiona są zapisane w niebie. To nie jest nasza zasługa. To jest łaska za łaską. Łaska za łaską i tylko łaska. Nic w tym nie ma więcej. I to musimy pamiętać. I właśnie końcówka tego to jest, że Pan tłumaczy, że sprawię, 19 wiersz mówi, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą. Tu też jest tak przetłumaczone na wyrost. Tu chodzi o całe moje dobro. O całe moje dobro, bo to dobre, któreśmy otrzymali w Chrystusie, jak my to przyjrzymy, jak najpierw przyjrzymy, że byliśmy grzesznikami, byliśmy wrogami, Bogu nie przynieśliśmy ani jednej rzeczy, z której On mógłby być zadowolony, ani jednej i nie możemy przynieść. A później, jak On nas zbawił w Jezusie Chrystusie i ta chwała Jego, to Jego dobro w Chrystusie przechodzi przed naszymi oczami, przechodzi, my to oglądamy, a to przechodzi i przechodzi i przechodzi. Tak jakby szły jakieś wojska, nie wiadomo ile by ich było i przechodzi przed naszymi oczami i my widzimy dobro i tak na okrągło. Same dobro w Jezusie Chrystusie, same dobro. I mówimy wtedy, Bogu niech będzie, będą dzięki za niewysłowiony Jego dar. I to właśnie chce Bóg z tym twardym naszym sercem podstępnym, z twardym karkiem osiągnąć. Właśnie w taki sposób, żebyśmy poznali Jego dobro. Ale to się nie tak ma sprawa, że Pan musiał nas zbawić. Nie, bo On jest tym, moje imię Pan. I zmiłuję się nad kim się zmiłuję, a zlituję się nad kim się zlituję. On ma prawo nawet nas zgubić, jakby chciał, ale On nie chce śmierci grzesznika. I dlatego to musimy pamiętać, że On chce całe swoje dobro, całe swoje serce nam podarować w Jezusie Chrystusie. Żebyśmy to wszyscy wiedzieli, nawet i wierzący, którzy te rzeczy znają, żeby sobie przypominali zawsze ciągle na nowo, bo wtedy możemy rzeczywiście chwałę Pana oglądać. I Pan rzekł, że człowiek nie może oglądać Boga i pozostać przy życiu. Faktycznie, nie może. Ale jest miejsce. Jego miejsce. To jest Chrystus. My dzisiaj to wiemy, bo wtedy jeszcze to było w zagadce napisane. Bóg mówi o to miejsce. Moje miejsce, dosłownie tak tłumaczone. Stań na skałę,
stań na skalę, właśnie na tej skale, którą jest Chrystus. Innej skały nie ma. A gdy przechodzić będzie moja chwała, postawię cię w rozpadlinie skalnej i osłonię cię dłonią moją, aż przejdę. Gdy usunę dłoń moją, ujrzysz nie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można. Faktycznie, jakie piękny tutaj jest obraz, że ta skała znalazła miejsce dla nas, że ona pękła, żebyśmy mogli się w jakiejś tam rozpadlinie schować. To jest piękne, jak się czyta, że góra oliwna się rozszczepi i oni się tam schowają. Albo w Objawieniu mamy takie miejsce, że też właśnie smok chciał pożreć, ale nagle coś się tutaj rozszczepiło, znalazła się jakaś szczelina, w której się ukryli. Bóg sprawił właśnie w swojej dobrocie, że znalazła się skała, a w skale tej szczelina i jeszcze swoją dłonią przykrył. Swoją dłonią, żeby właśnie zachować. Zachować właśnie ten lud twardego karku. Cały czas o ten lud tutaj chodzi. I dopiero wtedy Bóg mówi, wyciosaj sobie te tablice kamienne, jakbyśmy, bo tamte pierwsze zostały rozbite całkowicie, jak czytamy wcześniej. Nie mógł tego zakonu człowiek zastosować. Nie mógł, bo nie był pouczony, bo był ludem twardego karku. Był dalej ludem twardego karku, ale został pouczony. I wtedy, kiedy Mojżesz pewne rzeczy zrozumiał, kiedy mógł przekazać temu ludowi, kiedy to miejsce zgromadzenia się znalazło we właściwym miejscu, kiedy rzeczywiście ci, których serce pobudzało, zaczęli przychodzić do Pana i na tej drodze tylko przyszli, to wtedy Pan zaczął tłumaczyć, jak to jest z tą drogą, później jak to jest z tą chwałą, kiedy to człowiek może oglądać, i wtedy dopiero powiedział, weź te tablice na nowo wyciąż i znowu zapisał te słowa, które tam były na tamtych tablicach. I te tablice zostały włożone później do skrzyni przymierza i one były tak długo, dopóki właśnie przymierza była w świątyni. I wtedy widzimy, jak Pan stąpił, 5 wiersz 34, w obłoku, bo tylko w obłoku, bo ten obłok to jest też w 10 rozdziale listu do Koryntian napisane, że on ich osłaniał, oni byli w nim zanurzeni i zawsze w tym obłoku ich Pan prowadził. I tutaj jest właśnie pokazane, jak się zachował ten sługa Mojżesz, że wezwał imienia Pańskiego. To imię Pańskie stało mu się na pierwszym miejscu ważne. Później, kiedy Pan przeszedł obok niego, zawołał, Panie, Panie, 2 razy, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. On wiedział, z jakim Bogiem ma do czynienia. Bóg miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Ale z drugiej strony wiedział, że Bóg jest święty, że w żaden sposób nie może darować ani jednego grzechu. Ale Bóg znalazł ten sposób. Mówiliśmy, w Jezusie Chrystusie każdy grzech został osądzony. I tutaj rzeczywiście tylko możemy tak się zachować, jak w tym 8 wierszu. Pochylić się śpiesznie aż do ziemi i złożyć pokłon. I przyjąć to, ten dar, który Bóg dał człowiekowi. Panie, jesteś naszym życiem, więc sławimy z serca Cię. Tylko Tyś naszym zbawieniem, więc wielbimy miłość Tę. Dla dobra naszego zmarłeś, nasze winy, grzechy starłeś. Miłość Twoja wiecznie trwa, miłość Twoja wiecznie trwa. Wszystko, cośmy zawinili, Ciebie obciążyło też.
choć tu wszystko się przemienia, miłość wierna w każdy czas. Wszelkie boje wnet się skończą, gdy się święci z Panem złączą, lecz Twa miłość będzie trwać, lecz Twa miłość będzie trwać. Wiecznie bądźże uwielbiony, boś ze śmierci zbawił nas. W Bogu Ojcu posiadamy teraz i na wieczny czas. Wielka to sprawiła łaska, słowo Twe nas odrodziło, dla naszego szczęścia On tam zostawił w niebie tron. Bożą chwałą i radością zajaśnia mu życie Twe, gdy z cierpienia swe zakończył i spełniłeś dzieło swe. W mocy wnet nam się objawisz i w triumfie poprowadzisz z grzesznego.
Wielbimy Cię, Baranku, za Twej miłości żal, żeś aż na drzewie krzyża w ofierze za nas mal. Swe drogie życie thank you.
Ojciec Wszechświata, który stworzył mocą swą i wciąż zachowujesz go, hymn dziękczynny do Cię z lata wraz z tworzeniem sławim Cię. Przyjmujesz my radośnie.